170 tysięcy subskrypcji na kanale! Dziękuję wam bardzo, widzowie, za 170 tysięcy! Wiecie, jaka to jest liczba? To jest 170 tysięcy! Wyobraźcie sobie 1000 ludzi przed waszym domem. To ja mam 170 razy więcej. Wow! Dziękuję wam bardzo, widzowie, za wsparcie, za to, że zostawiacie subskrypcję, no bo naprawdę lecimy, no jakoś to przyspieszyło ostatnio, tak naprawdę z 2 miesiące temu to ja miałem 150 tysięcy subskrypcji, 20 tysięcy subskrypcji, tak o w 2 miesiące przyszło jakoś, no po prostu wam dziękuję za to dodatkowo, ja w ogóle rzadko kiedy dziękuję, a tu trzeba, bo jeszcze na drugim kanale, Szczypson Plus, prawda, tam zapraszam bardzo serdecznie, bo tam filmy no są codziennie, mamy prawie 50 tysięcy subskrypcji, więc serdecznie was tam zapraszam, żebyście wbili, bo zależy mi po prostu, bo po prostu mi zależy i mam nadzieję, że wbijecie, ale ja jako, że właśnie podchodziłem pod nagrywanie, postanowiłem sprawdzić coś, co dotyczyło wczorajszego filmu. Więc postanowiłem wejść na konto Yeti Minecraft na Facebooku, z którym ostatnio pisaliśmy i uwaga, patrzcie co zobaczyłem. Jest jakiś post i nie wiem czy wam, nie wiem czy kojarzycie to miejsce, ale ja kojarzę. To jest mój dom. Mój dom w Minecraft. To jest dokładnie mój korytarz w Minecraft i nie wszedłem jeszcze na serwer. Muszę to sprawdzić, czy tak faktycznie jest. Bo jeżeli on wszedł i zrobił mi tam takie coś, to to jest koniec po prostu. Znaczy ja wiem, że ja mu w sumie na poprzednim odcinku rozlałem trochę lawy w domku. Okej, ale... A czekajcie, on tu coś napisał. Wiele tutaj nowych, hej wam. Mam coś dla Szczypsona za to, że wylał mi lawę w mojej jaskini. To dopiero początek. O, wy w ogóle to komentujecie tam w ogóle. Ej, co jest grane? 27 komentarzy, czekajcie, zobaczmy jak tam wygląda. Tu jest, tu 2 udostępnienia, jakieś tu nie ma. Ile? 214 komentarzy? Nie, 200 co jest grane, dobra? Dobra, masakrujcie tam tego Yetiego. Niesamowite, dobra. Ej, no, nie, czy ja wybiłem Yetiego w tym momencie na Facebooku? Ja tak nie powinienem robić chyba, to jest, nie, to tak nie powinienem w ogóle, nie, żartowałem, nie idźcie do niego. No w każdym razie, nawiązując do tego posta i tego, co on tutaj wrzucił i tego, na co widzę, że zareagowaliście, pewnie tutaj nie wiem, co tu pisaliście nawet, fajnie, uwielbiam cię Yeti, nie, coś tam. Dobra, w ogóle, jak chcecie odcinek, żebym poczytał komentarze wasze pod postami Yetiego na Facebooku, to dajcie mi znać, może takiego coś nagramy, nie mówię, nie? Można by było coś takiego zrobić. W każdym razie w dzisiejszym odcinku muszę koniecznie sprawdzić, czy faktycznie jest tam coś na tym Minecrafcie. Więc uwaga, jesteśmy w Minecrafcie. Palionowo, jeden blok. Serdecznie zapraszam na drugi kanał, tam na kanale Szczypson Plus jest seria z jednego bloku. Więc serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś jest, prawda, zainteresowany i chciałby sobie pooglądać, to jest seria razem z Dave'em, oczywiście z szefem nad szefami. A ja, jak już jesteśmy przy szefach, to zaproszę was na Szef Shop! Szef Shop! Zapraszam bardzo serdecznie. Takie koszuleczki oczywiście, szef shopowe, prawda, z nadruszkiem tutaj, mną i Davikiem. Można sobie ogarnąć, można też ogarnąć sobie kubeczek. Nie mam kubeczka. Dobra, uwaga, wchodzimy na palionowo, uwaga. Join the server. Uwaga, co tutaj się dla nas kryje? Okej, okay, skończyłem tutaj sobie, że tak powiem, rozgrywkę przed domkiem. To bardzo dobrze. Skończyłem w takim miejscu, w którym idealnie jak wejdę, to zobaczę to, bo to było na końcu korytarza. Przeanalizujmy to jeszcze raz, uwaga, przeanalizujmy to. Widzicie to? Tam z tyłu są biblioteczki, tam jest łóżko po tej prawej stronie. Tam jest mój enchant, tu to jest środkowy korytarz. Środkowy korytarz. I jeżeli to tam faktycznie jest, to będziemy musieli wyjaśnić jego w takim razie. No nie wytrzymam, nie mogę tego zaakceptować, nie? Dobra, uwaga. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? Ja jestem gotowy, dobra, uwaga, wchodzimy, 3, 2, 1, 0. Nie wytrzymam, to tam jest. To tam jest. Co to jest? Co to jest? Czy on chciał zrobić Withera takiego śnieżnego? Nie, ja nie akceptuję tego, nawet to rozwalam łapą. Dobra, bo mnie zener... Ty, tu jest skrzynka jakaś. Okej, dobra, tego nie było widać na zdjęciu. Nie wiem po co on to robi, ale ja to rozwalam w tym momencie. Mnie to nie obchodzi. Nie obchodzi mnie taka sytuacja. Ja mu to oddam. Ojej, nie chcę tego zakładać. Dobra, skrzynka. Tej skrzynki tu nie było. Jest książka. Domyślam się właśnie, że tu mogła być książka. Dobra, przeczytajmy tą książkę. Jak chcesz mnie znaleźć, to zacznij szukać tam, gdzie jest zimno. Co? Dobra, jakim on jest, kurde, głąbem? Jakim on jest głąbem? Patrzcie, gdzie jest zimno? Oczywiście, że jest w jego jaskini zimno. Wiecie co? Dobra, ja przegiął. W tym momencie przegiął. Ja sobie tutaj... Aha, mam dwie głowy teraz. To jest taka troll, że tak powiem, ten. Dobra, tu mam tą zbroję, to sobie przypomniałem. Dobra, zakładamy tą zbroję. Ja jestem przygotowany. Czy ja tutaj coś potrzebuję innego? Weźmiemy sobie potkę na niewidzialność. Dlaczego nie? Może nam się przydać. Splash Potion of Poison?
trucizna to jest okej, okay, rozumiem, to jest trucizna, to tego nie potrzebujemy. Poszukujemy, co to jest, aha, to jest stara książka, jest, mam, może, dobra, kurczę, wiecie co, ja tą książkę już, że tak powiem, wywalam, bo to jest beznadziejna książka. Dobra, zostawiamy tylko tą, co Yeti nam teraz dał. I teraz tak, czy coś tu potrzebujemy? Nic nie potrzebujemy, możemy to zamknąć. A czy ja tam, czekajcie, to była ta płyta z tą wiadomością od Yetiego? Nie, to była jakaś inna płyta, dobra, czyli, gdzie ja tę wiadomość od Yetiego? Nie wiem, gdzie ją dałem, dobra, będę musiał jej poszukać. Dobra, czekajcie, jestem sam na serwerze. Idziemy szybko w Kimę, bo nie chce mi się z nocą latać. I lecimy od razu tam do Yetiego. Jacy go znaleźć, jestem uzbrojony, jestem gotowy na tą walkę. Wiecie, co by mi się przydało jeszcze tylko na taką walkę, jeżeli już tam idziemy? Przydałoby mi się złote jabłko. I ja złote jabłko chyba mam. Tylko muszę ogarnąć, czy jak mam, to jest tutaj u tych wieśniaków, więc musimy pójść do nich tutaj i ogarnąć, czy tutaj coś, że tak powiem, się kryje. Uwaga, tu stawiamy tak. Okej, przechodzimy i teraz tak, czy ja tu mam złote jabłko? Normalnie, z 4 złote jabłka sobie bierzemy, czy ja coś tu jeszcze bym potrzebował z tego? Weźmiemy sobie ewentualnie mleko, jakbym wypił po tej, chciałbym później wypić. Dobra, tyle nam wystarczy. Okej, bierzemy to, tu. Okej, mega fajnie, jesteśmy gotowi. Uważam, że jesteśmy przygotowani najlepiej na świecie. Nie mam tarczy. Ale czy ta tarcza będzie potrzebna? Ten Yeti i tak nie ma żadnej zbroi, ja go tu łamię go w dwóch ciosach. Ale okej. Zróbmy sobie jeszcze tarczę. Z tym, że czy ja mam żelazo? Ojejku, czy ja mam żelazo? Czy ja naprawdę nie mam żelaza, to ja będę musiał znowu iść do kopalni. Odkąd mam diamentowe rzeczy, to w ogóle żelazo mi jest niepotrzebne, że tak to ujmę, więc ja nie wiem. Aha, ja wiem, no co ja wydałem, na te wiadra nieszczęsne, o nie. Dobra, wydałem wszystko na wiadra. Dobra, nie było tematu w takim razie, czy tu coś mam może? Ale ja tam chyba miałem w tej... Dobra, jeszcze raz tam pójdę, jeszcze raz to sprawdzę, bo serio, wydaje mi się, że tam było żelazo. Że coś tam zostawiłem, aczkolwiek nie mam pewności. Dobra, sprawdźmy to jeszcze raz, bo... Ej, nie tu. Tutaj, tak, okej. Sprawdzamy, czy tu było żelazo? Nie, to było złoto. Dobra, no trudno, bez tarczy też sobie damy radę, myślę. Dobra, damy radę, moim zdaniem wystarczy nam to. Bo ta tarcza to już, serio, to niepotrzebne. Jak my już mamy takie uzbrojenie, to ta tarcza już jest tylko taką, wiecie, takim, że tak tu ujmę, jakby to powiedzieć, kropką na D. Dobra, lecimy, Dobra, nie ma co przedłużać, lecimy do jaskini Yetiego, zobaczyć co tam się kryje, bo o to mu chyba chodzi, żebyśmy tam poszli, więc trzeba to sprawdzić koniecznie, co tam się kryje. No szczerze mówiąc, nie wiem co mam zrobić z tym, oczywiście czytam sobie wasze komentarze i tak dalej. Jedni piszą, żebym, prawda, go dojechał, żebym go pokonał i tak dalej, drudzy piszą, że on jest słodki i że mam go nie ruszać. No i szczerze mówiąc, nie wiem co mam robić w tym temacie, ale no po prostu pójdziemy tam i zobaczymy, dokąd on chce nas zaprowadzić. My jesteśmy gotowi, ja uzbrojony, że tak powiem, aż po zęby, skoro nie mam tarczy, weźmiemy sobie w drugą rękę. Ziemniaki, Boże, to nie są ziemniaki, to są te, jak to się nazywa, jabłka złote. Dobra, jedziemy, to nam w zupełności wystarczy. Dobra, i uwaga, super tory, super, że tak powiem, kolej bzyka. Aczkolwiek ja muszę swoją zrobić, dalej nie zbudowałem tego dworca. Ciągle nie mam czasu na to, żeby go zbudować. Muszę w końcu, że tak powiem, znaleźć chwilę. Może jakiegoś live'a odpalimy za niedługo i sobie na live'ie pobudujemy moje włosy, w ogóle nie wiem. Bo ja wracam! Nie chcę wracać, dobra, lecimy w takim razie w tamtą stronę, czyli do jaskini Yetiego. Nie wiem, jak chcecie jakieś live'y, dajcie znać, ja też myślałem nad live'ami na plusie, więc jeżeli ktoś nie chciałby przegapić live'a, a jest stąd, a nie ma go na plusie, to serdecznie zapraszam na plusa, ponieważ tam jest szansa na, że tak powiem, ale jestem, że tak powiem, o, dobra. Ej, no, okej, tak coś czułem właśnie, że tak nie zadało mi obrażeń, byłem zdziwiony troszkę nawet, bym rzekł, że co ja chciałem powiedzieć? Że jestem parkurowcem. Zdecydowanie to chciałem powiedzieć. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to że chciałem te live'y porobić. Dobra, jesteśmy u Yetiego, czuję się tutaj, że tak powiem, spokojny, bo jestem uzbrojony po pacha, poza tym nie ma go na serwerze, więc ja się czuję mega spokojnie. Dobra, tu jest jakaś książka, czy to jest kolejna książka z tego, że tak powiem, ten? Jest tu zimno, ale nie o to miejsce chodziło. Wiesz, gdzie jest zimno? Co jest ten Yeti nie tak? Czy on ma jakieś, prawda, nie wiem, rozdwojenie, prawda, jaźni i tak dalej? Chciał, żebym przyszedł, gdzie jest zimno. Jestem w miejscu, gdzie jest zimno. On mi pisze, że jest tutaj zimno, ale nie o to miejsce chodziło. Wiesz, gdzie jest zimno. No, o co chodzi? Nie wiem o co chodzi. Biorę to oczywiście, wszystko zbieram ze sobą. Ale czy wiesz o co chodzi? Czekajcie, ta książka. Jest tu zimno, ale nie o to miejsce chodziło, wiesz gdzie jest zimno. Chyba mu chodziło o to, że my, nie wiem, gdzie jest zimniej, albo gdzie też jest zimno. W lodówce jest zimno.
Nie wiem o co może chodzić. Może ewentualnie chodzić o najwyższy szczyt. Tam też jest zimno. Dobra, zobaczmy najwyższy szczyt tutaj w okolicy, jaki jest. Miejsce, w którym jest po prostu najwyższy punkt. To jest w sumie głowa tej palionki chyba, ale to chyba nie chodzi o to. To chyba chodzi o jakiś inny szczyt. W sensie szczyt taki naturalny, a nie wybudowany. Bo... Znaczy mogę sprawdzić, że tam coś jest na górze, tak sobie tutaj z boku. Ale widzę, że tam żadnej skrzynki nie ma, byśmy ją widzieli, to jest chude. Wiecie, więc tam nie ma po co iść, moim zdaniem. Tak mi się wydaje. Wiecie, no chyba tam nic nie ma. Najwyższy szczyt, tam jest chyba, to tam byliśmy ostatnio, nie, to jest tam. Czy on naprawdę chce, żebym ja tam poszedł, naprawdę? No dobra, idziemy w tamtą stronę, w takim razie sprawdźmy to. Tam, gdzie byliśmy ostatnio, gdzie on nas złapał, chciał złapać w tą pułapkę. A my się oczywiście nie daliśmy, więc zobaczmy, czy to o tamto miejsce mu chodzi. Zabrałem trochę tych świeczek, ale nie wszystkie jeszcze zebrałem. Tu jest jakaś skrzynka, okej. Pusta, nie wiem o co chodzi, dobra, nieważne, to nie moje. Pewnie to są jakieś gierki Yetiego z kimś innym jeszcze. Zebrałem prawie wszystkie świeczki, ale nie wszystkie, już mi się więcej ich nie chciało zbierać. Dobra, zobacz. O kurde. Czy ja to mam zejść na dół? Czy ja to mam zejść? Nic tam nie widzę, ale czy ja mam render dystans? Chyba nie mam czekajcie, bo to nie wiem czy... Nie, tam chyba nic nie ma. Bo ja zmieniam te render dystanse, ale... Ale chyba nic tam nie ma, tak mi się wydaje. O, to chyba w ogóle mamy... Ale mamy maksymalny 30. Jeżeli to jest więcej niż 30 kratek... Dobra, czy ja tam mam schodzić? Dobra widzowie, zostawcie łapkę w górę w tym momencie, a ja tam skaczę. I mam nadzieję, że uda mi się wiadro zrobić, bo jak nie, to jest lipa. Bo to zginę wtedy, na bank zginę. Ja nie mogę, dobra, uwaga, próbuję. Lecimy. Jest skrzynka jakaś? Fajnie. Dobra widzowie, musimy sobie ogarnąć nowe, że tak powiem, wiadra wody. I jeszcze raz tam będziemy skakać. Mam, wiecie co, to może trochę potrwać, tak mi się wydaje. Ja sobie wezmę łóżko może, po to, żeby po prostu tam sobie postawić, żeby tam sobie, że tak powiem, się zrespić. I jak będzie, że tak powiem, trzeba, to kilka razy spróbuję tam, że tak powiem, skoczyć. No bo może mi się to nie udać za pierwszym razem, nie? Więc jest trochę lipa, ale dobra, bierzemy to, lecimy tam w takim razie, postaramy się jeszcze raz skoczyć. Te wiadra sobie zostawię na górze, tam się dam sobie spawna, przez to nie będziemy musieli ciągle biec. Ale to ewidentnie tam była jakaś skrzynka, więc ewidentnie musimy tam iść, tylko bez sensu, że on zrobił to tak wysoko, no w sumie pokonał mnie, no nie udało mi się zrobić wiadra, to już było za wysoko jak dla mnie. No troszkę jestem na siebie zły, nie będę ukrywać, ale teraz mi się to uda, w końcu mi się, nie, wiecie co, nie w końcu, teraz mi się to uda, po prostu, teraz w tym momencie ja puszczam ten wózek, halo, jedź, okej, wsiadamy, teraz w tym momencie to puszczam, idę tam i w tym momencie, nie kiedy indziej, w tym momencie mi się to udaje, w tym momencie, wiecie, taki pewny siebie się czuję. Po prostu za pierwszy raz rozproszyła mnie ta skrzynka, którą tam zauważyłem. Po prostu zapomniałem o wiadrze. Teraz już wiem, że tam skrzynka jest, wiem, że musimy tam lecieć. Teraz mi się uda po prostu, wiecie. To jest ten moment. To jest ten moment. W tym momencie się to udaje. Ja tutaj klikam, ustawiam sobie set spawna. Tu wyrzucam sobie te wiadra w razie gdyby co. Ja lecę w tym momencie. Uwaga, teraz mi się to udaje. Uwaga. Dobrze widzowie, jesteśmy już tutaj przy tym, teraz mi się to uda, uwaga, teraz patrzcie jaką jeszcze walę 360, uwaga, łup. No widzieliście, łatwo, za pierwszym, no wtedy mnie rozproszyła ta skrzynka, ewidentnie mnie ta skrzynka rozproszyła, wiecie, i dlatego mi to nie wyszło, no a teraz już wszystko, że tak powiem, zaplanowane i tak dalej, nie no dobra widzowie, nie udało mi się za tym, ale w końcu mi się udało, okej, dobra, to mi może, że tak powiem, powiedzieć, że ej, mogę sobie rozlać wodę po prostu, teraz miałbym jak wypłynąć łatwo, dobra, nieważne, kolejna skrzynka, czekajcie, sobie jeszcze to tylko uporządkuję, bo... Mam straszny syf tutaj w tym ekwipunku. Dobra, tutaj, czemu ja mam to? Nie chcę tego. Tak, tu zostawmy to. Tu książki. Mleko. Żarcie, strzały, dobra. I teraz, która książka była pierwsza? Znaleźć, a to była pierwsza skrzynka, to jest druga. Dobra, i teraz, znaczy książka. Dobra, czytamy kolejną. Piekielna dziura, co? Skąd on wiedział, że mi się to nie uda? Skąd on wiedział, że ja się wyłożę? Wiecie co widzowie, teraz ogarnąłem, że miałem zły mikrofon ustawiony. Czajcie, że mnie było słychać z tego mikrofonu. Dobra, przepraszam, była gorsza jakość dźwięku przez większość filmu. Przepraszam.
To już się nigdy więcej nie powtórzy. Piekielna dziura, co? Na górze zimno, na dole ciepło, zimna temperatura, jest jeszcze w innym miejscu. W jakim jeszcze innym miejscu? Dobra, wypływam stąd, wychodzę. W takim razie, skoro jeszcze w innym miejscu, to znaczy, że nie tutaj, więc wychodzimy stąd. Wiecie co, jestem mega zły na siebie, że jest ten mikrofon zły ustawiony, serio, bo szczerze mówiąc, już kiedyś mi się to zdarzyło, nagrywałem film od nowa, ale ten film już za długo nagrywam, żeby to od nowa teraz lecieć, nie? I poza tym wiecie, no to już by była nienaturalna reakcja na to, co Yeti tam zostawił i tak dalej, więc ja jakby wiecie, no już jakby, że tak to ujmę, nie będę już od nowa nagrywać tego. Mam nadzieję, że wybaczycie mi gorszą jakość dźwięku na początku. Bardzo mi przykro. Nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Zależy, wiecie, po to mam ten kurde mikrofon, żeby była dobra jakość dźwięku. A teraz muszę jeszcze pół dnia wypływać ogólnie na górę, bo oczywiście nie wylałem sobie wody, żeby zrobić tak na początku, bym wypłynął o wiele szybciej. To teraz muszę się jakoś męczyć. Jeszcze mi mikrofon zły wybrałem. Wiecie, jak ja to zauważyłem? Popatrzyłem na interfejs i tam widzę, że mam zły mi się świeci. No i kurczę. I gadam do tego mikrofonu totalnie niepotrzebnie, bo on nie działa. Dobra, przeanalizujmy tą książkę jeszcze raz. Piekielna dziura, co na górze zimno, na dole ciepło, zimna temperatura jest jeszcze w innym miejscu? W jakim jeszcze innym... Okej, piec. Może to być ten piec. Na górze zimno, na dole ciepło. To może też być nawiązanie do tego, że on kiedyś był ciepły, a teraz jest zimny. Wiecie, że on jest teraz zamrożony. Mogło mu o to chodzić. Mogło zdecydowanie. Lecimy w takim razie do tego pieca, bo to całkiem możliwe, że o to chodziło. Więc lecimy zobaczyć, co tam się kryje i czy to jest właśnie jakoś z tym związane. O, niesamowite skoki. O, Paweł Jumper. O, dobra, udało się. Niesamowite. Dobra, ogólnie mega szybko zeszliśmy. I teraz tak, czy to chodziło o to miejsce? Jest to skrzynka jakaś. Dobra, czyli to o to chodziło. Okej, idziemy w takim razie tutaj. Zobaczmy sobie, jest kolejna książka, okej, przeczytajmy ją. Nie taki głupi, na jakiego Koniec chodzenia na dzisiaj, może kiedyś mnie znajdziesz, hihi. Yeti Nie, jeszcze zareklamował sobie Facebooka, ja po prostu nie wytrzymam z nim. Ja nie wytrzymam z nim. Dobra, wiecie co, ja kończę ten odcinek, ja nie daję mu więcej atencji, koniec. Wiecie co, zdenerowała mnie, łaziłem po tej palionowej totalnie bezczynnie, że jakby wprowadzam je w maliny i się ukrywa. Nie, to w ogóle bez sensu, ja... wywalone. Dobra, wiecie co, koniec, ja się wkurzyłem. Widzimy się jutro, pozdro.